Proszę Państwa, staramy się, aby oprócz cech rozrywkowych nasz program miał także cechy typowo edukacyjne. Dlatego dziś opowiem Państwu dodatkowo o tym, jak ważna jest obuwie i odzież ochronna, wszelka możliwa w czasie prac remontowych. Proszę Państwa, najważniejsza niby jest głowa, twarz. Ja wiem, co mam na głowie, wiem, co mam na twarzy, nie zależy mi zupełnie, ale ważne są ręce. Do tego celu ubieram specjalne rękawice ochronne, ale mało tego, nie tylko ręce mogą nam się przydać do końca życia, są także nogi. W tym celu na nogi również zakładamy specjalnie obuwie ochronne. Proszę Państwa, może nam grozić w czasie remontu wszelkie możliwe niebezpieczeństwo i stać się może naprawdę zupełnie... Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo? Kto wzywał strażaka? Jakiego strażaka? Jaki pożar? Jakie niebezpieczeństwo? To tylko wykład jest, no pomyliłeś się, sorry. A, to przepraszam. To był tylko żart. Proszę Państwa, nic mi się nie stało, ponieważ to naprawdę cudowne obuwie ochronne jest jedyne w swoim rodzaju. Chcesz spróbować? Do nabycia na naszej stronie internetowej www.kindproblem.com.com. A teraz zapraszamy na następny materiał. Jestem prywatnym detektywem. Tak przynajmniej napisane jest na drzwiach mojego biura. A zwykła robota. Psy, których trzeba szukać. Koty, których trzeba szukać. Mężowie, którzy nie chcą, żeby ich szukać. To nie jest proste, jeśli ktoś nie ma przynajmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku. Ja mam. Byłem ochroniarzem w Biedronce. Moje życie było nudne, niczym orędzie noworoczne. Do czasu, kiedy nie pojawiła się ona. Tajemnicza femme fatale. Przyszła do mnie i powiedziała... Dobry wieczór, maleńki. Była piękna i tajemnicza. Była tak tajemnicza, że całe piękno ukryła gdzieś głęboko w sobie. Spytałem, o co chodzi. W czym problem? Czy pan jest prywatnym detektywem? A co jest napisane na drzwiach? Że jest pan ubekiem. Przyjmijmy, że jestem prywatnym ubekiem. Co panią sprowadza? Czy można panu ufać? Ba, zaufanie to moje drugie imię. A pierwsze? Judasz. O co chodzi? Zaginął mój mąż. Mhm. Dawno? Tydzień temu. Jak to? I dopiero teraz pani przychodzi? Dopiero teraz zauważyłam. A co było wcześniej? Wcześniej było normalnie. W dzień jak zwykle go nie było, a w nocy było jak zwykle, platonicznie. Dopiero kiedy zapchała mi się wanna, zauważyłam, że mi czegoś brakuje. Aha! Męża! Nie! Nie miałam takiej... przepychaczki. No to mówię do męża, idź stary do sąsiada i pożycz. I wtedy zauważyła pani, że męża nie ma. I wtedy zniknął. Co było dalej? Poszłam więc sama do sąsiada, ale nie pomogło. To znaczy męża tam nie było? Nie miał takiej przepychaczki, ale pozwolił mi skorzystać z wanny. Kiedy po tygodniu wróciłam, męża wciąż nie było. Muszę pani zadać kilka rutynowych pytań. Jak długo się pani znała z mężem? 10 lat. A ile lat byliście małżeństwem? 20. Skubany! Wytrzymała bestia. Ja to bym 5 nie dał rady. Chociaż jak tak na ciebie patrzy mała, to czuję, że ja bym nawet zaręczyn nie wytrzymał. Pan nie jest żonaty. Nie, broń Boże. Czemu? Ja przede wszystkim cenię sobie wolność osobistą. Czyli co? Czyli to, co zapewne w tej chwili docenia pani mąż. Ma pani jakieś podejrzenia? Podejrzewam, że nie chce pan zarobić. Oczywiście, że chce. Gdybym nie chciał, nie rzuciłbym pracy w policji. Może miał kochankę? Miał. Zaklętą. Jak to? Nie rozumiem. Zaklętą w puszce z piwem. Codziennie otwierał nowe, w nadziei, że ją tam znajdzie. Znalazł? Nie, ale jeszcze nie otworzył wszystkich. A jak wyglądał mąż? Proszę opisać. Normalnie. Dwie nogi, dwie ręce, głowa,
pilot od telewizora, jak każdy chłop. Mniej więcej tak? Mniej więcej. Ha. Mimo wszystko, jest to niestety trochę za mało poszlak, żeby mógł odnaleźć tego pani męża. A kto chce go odnaleźć? No, pani. Przyszła pani do mnie i powiedziała, że mąż zaginął. No bo zaginął. To nie mam go szukać? Nie. No to po co pani do mnie przyszła? Jak to po co? Żeby mi pan tą wannę odetknął. I tak zostałem polskim hydraulikiem. Proszę Państwa, wszystko co dobre ma swój koniec. Także ukończyliśmy z pozytywnym skutkiem remont. Możemy wreszcie ściągnąć te rękawice, te marynarki. To wszystko z koszuli. To znaczy trochę się zapędziliśmy. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Kein Problem. Ponieważ Lerna, ślina zabójca dykcji. Jak? Domino, zostaw operator. Odetnę mu. Powiedziałem, że mu odetnę, to mu odetnę. Trzymam go, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie daruję ci. Nie daruję ci, zdorwę cię w następnym odcinku. Zdorwę cię później. Ludowy, wsadź tam ręce ludowej, że grzebiesz. Dobra. Więcej już nic nie wyciągniemy.